We wrześniu 1527 roku Bona przeżywa największą tragedię swojego życia. W trakcie polowania na niedźwiedzia w Puszczy Niepołomickiej spada z konia. Przedwcześnie rodzi się i wkrótce umiera drugi syn królewski, Olbracht. Zrozpaczona Bona dowiaduje się, że już nigdy nie będzie mogła urodzić dziecka. Wszystkie nadzieje królowej na utrzymanie dynastii Jagiellońskiej wiążą się teraz z jedynym jej synem. Postanawia złamać prawa Rzeczypospolitej i doprowadzić do elekcji Zygmunta Augusta jeszcze za życia Zygmunta Starego. Tradycyjna droga Jagiellonów do Krakowa wiedzie przez Wilno. Stronnicy królowej doprowadzają do uznania przez Sejm Litewski młodego królewicza za wielkiego księcia Litwy. 4 miesiące później, 20 lutego 1530 roku, 10-letni Zygmunt August koronowany zostaje na króla Polski. A czemu stoimy? Miłościwa pani chciała spróbować litewskiego miodu. Właśnie znaleźli bartnika. Otwieraj. Pachnący. Znamienity Sigismondo. Spróbuj. Dobry? Zapytajcie chłopa, do kogo należą barcie? To Puszcza Królewska. Tedy i barcie najjaśniejszej panie, ale miód bartnika. Jak to? Barcie moje, a miód nie mój, tylko bartnika? Trzeba założyć księgi bartne. Każdy, kto ma wstęp do boru, zapłaci od barci po misce miodu albo po pół kopy grosza. Jednorazowo? Za taki miód? Opłata coroczna. A jeśli zapłacić nie zechce? Wtedy odda swoje drzewa naszym bartnikom. Będę ich odtąd miała. Miłościwa pani, a ci jak rozpoznają nieopłacone barcie? Każemy oznaczać drzewa. I kto czynszu nie zapłaci, starosta odbierze mu barcie. Ach, jakaż tu gospodarka leśna. Wycina drzewa kto chce, a nowych nie sadzi nikt. Ale teraz, kto ośmieli się łamać ustawę, zostanie schwytany przez strażników i osadzony w więzieniu. Ależ tu nie ma żadnych strażników. Więc będą. Nie, nie mogę już więcej. Za gęsty, za słodki Sigismondo. Basta. Oddać mu resztę. Taki miód oddać? Nie. Powiedzcie wartnikowi, że w drodze łaski zalicza mu się ten garniec jako tegoroczny czynsz z jednego drzewa.
Prrr! Ho, ho, prrr! Piękne stado. Zapytajcie, czyje. Ej, tam! Powiedz, czyje to woły? No, czyje stado? Gospodarini naszej, wielkiej kniechini litowskiej. Królowej Wony? No, jej. Lwysiwej polskiej królewy. Miłościwa pani słyszała odpowiedź? Cieszę się, że jest tak, jak chciałam. Ruszaj! Tedy mówcie, coście umyślili? Nic, miłościwy panie. Konceptu braknie. Jak z takimi wieściami stanąć przed królową? Książę Joachim czeka na odpowiedź bardzo długo. Za długo. Tylko boję się, że królowa będzie temu małżeństwu przeciwna. Wiem. Widziała się jej Jadwiga na mazowieckim tronie. Ale Janusza nie ma już w żywych. A Albrecht usilnie zabiega o ożenienie brandenburskiego elektora. Książę Joachim, Hohenzollern. Ale nasz krewniak. Warto by obu książąt bardziej związać z Jagiellonami. Myśl przednia. I czynię, miłościwy panie, wszystko, co w mojej mocy. Tylko... że królowa... Dobrze. Niech Joachim jeszcze poczeka na odpowiedź. Co zrobimy ze sprawą drugą? Nie da się ukryć śmierci prymasa Łaskiego. Królowa wprawdzie teraz w rozjazdach, ale dowie się i tak. Wysunie swoich kandydatów. Prymas odgrywał znaczną rolę w jej planach. Ale liczy 80 lat. Są młodsi. Oddany królowej Gamrat. Ten? Nie. Niech czeka. Jest jeszcze Krzycki. Kanclerska głowa. Bardzo sprytny i nam oddany. Wtedy Krzycki. O śmierci prymasa możecie powiadomić dwór już dzisiaj. A o zabiegach elektora o rękę Jadwigi proszę jeszcze przemilczeć. Będzie czas o tym mówić, gdy zjadę do Wilna. A kiedy wasza dostojność uczynić to zamierza? Już niedługo. Za miesiąc. Dwa. Co to za rzeka? Rów, miłościwa pani. A ta wasza spalona osada, jak się nazywała? Także rów, miłościwa pani. Rów? Do rowu wlezie każdy, nawet krowa. Basta. Zbudujemy tutaj twierdzę. Wymarzone miejsce do obrony, fortyfikacje, bastiony i zamek obronny. A za rok przyjadę obejrzeć, co zrobiono i jak. Czy nazwa Rów pozostanie nadal? Nie. Zmienię i nazwę. Może... Może Bari?
Bari. Jest jedno na świecie. Jedyne, najpiękniejsze. Dalekie, ale może Bar. Wraz z Krzemieńcem powstrzyma najazdy Tatarów i Turków. A założone nad rzekami miasteczka mają mieć co 7 dni dzień targowy. Cła pod moim zarządem. Mostowe, drogowe i targowe. Z woli króla biorę w dzierżawę komory celne. Na Wołyniu i Podolu wszystkie. A kto na czele komór? Burmistrz. Wtedy i wy, od dziś burmistrz miasta Bar, obejmiecie zarząd komory. Co pół roku macie przedstawiać mojemu podskarbiemu rejestra, rachunki i pieniądze. Osady tutaj spalone. Ludność ujęta w jasyr. Wiem. To też będziemy zaludniać pustki. A także trzebić puszcze nad spławnymi rzekami. Chcę tutaj mieć dużo kwitnących miast i osad. Wójtostwa w rękach wielmożów. To mnie słuchać zechce. Wójtostwa wykupimy. Ile chcą się maszkowie za wójtostwo łódzkie? Dużo. 500 hop groszy. Damy 450. Opłaci się nam, bo wtedy i sądy będą w naszych rękach. Koniec z rozbojem i grabieżą na traktach. Złodziei i opryszków macie karać, nie folgując. Wszystko ja? Ja sam? Zdumiewacie mnie, burmistrzu. A czyż od wielu miesięcy nie przemierzam wzdłuż i wszerz tutejszych ziem? Nie wglądam we wszystko ja sama? Sigismondo! Sigismondo, dobywaj! Uważaj na konie. Zabierz go. Przejście! Przejście! A ja nie pójdę w bołani i nie zaciągnę. Ani mnie. Krzyku takiego narobię, że... A jakie tu prawo? Czyje? Od lat te ziemie nie wielkoksiążęce, tylko nasze. Tatarzyn mnie dwór złupił. I jeszcze z dymem puścił. Skąd wziąć papiery, a? A ja łódko płynął z papierami. A tu wiatr, jak nie zerwie się. Jedna fala buch, druga buch. Łódka wykończyła się. Ledwo mnie rybak wyciągnął. A papiery? Papiery, papiery. Sztuka zjadła. Zubasta była. Pucięła wszystko na mak. Ejże, sztuka? Iż ty, a ja żeś tobie nie mówił, Tatarzyn. Starczy, starczy, starczy. Skakać do oczu będziemy sobie jutro. Teraz musimy głową ruszyć, czym uwagę królowej od nas odciągnąć. Czym? Wiadomo, błyszczami wielmożów. Od, weź, tych Radziwiłów. Ty koci, ich był, a? O, ich. Koniec, ich? Ich. A każdy człowiek wie, że między tymi dobrami puszcza była, a? Tak. Nie Radziwiłów, tylko wielkoksiążęca. To prawda, klina tam żadnego nie ma. Jak okiem sięgnąć, wszystko włości Radziwiłów. No, i z tym my do niej. Była Puszcza Gnieszyńska i nie ma puszczy. Ale uciecha, zgubił się taki szmat ziemi. I kto jego znalazł? My. Kto z was mościów? No, prosimy. A który z was mościów następny z tytułem nadania dawnych dóbr wielkoksiążęcych? My. Wszyscy razem. A dowody u nas takie, że lepszych nie trzeba, ale wspólne. A wiecie wy, wasza miłość, czyja jest Puszcza Gnieszyńska? Puszcza Gnieszyńska? Nie, nie wiem. A my wiemy.
i zaświadczymy. Każdy z osobna i pospołu. Wszyscy. Wielkoksiążęca ona, od co? Znaczy królewska. Ja to wypatrzę. Ale świadczyć będziemy razem. Wszyscy razem. No to proszę, waszmościu, wszystkich razem. Proszę. O, widzę, że senior Papagoda nie może się doczekać mojego powrotu. Miłosiwa pani ostatnio dla mnie niełaskawa. Mógłbym dowieść, że wiem więcej niż kanclerz Alifio. Więcej? Ciekawe. Wiadomość z pewnego źródła. Elektor brandenburski Joachim. Co? Stara się o rękę królewnej Jadwigi. Oszalałeś? Hohenzollern, no Jadwigę? A któż mu ją da? Wedle zwyczaju ojciec. Nie rozumiem. Czyj ojciec? Jej wysokości królewnej Jadwigi. Coś ty powiedział? Coś ty śmiał przypuścić? Ja nie przypuszczam, ja wiem. Książę Joachim długo czekał, ale teraz lada dzień otrzyma przyrzeczenie. Na piśmie. Lada dzień? Jego ekscelencja ksiądz biskup Międzyleski. Prosić. Chciałam porozmawiać z wami, ekscelencjo, w cztery oczy. Tak, aby to zostało między nami. Donoszą mi, że książę Albrecht próbuje wycinać szeroki pas puszcz po naszej stronie. Prawda to? Książę od niedawna domaga się rewizji granicy prusko-litewskiej. Cóż za zuchwałość! Wie, że może liczyć na pobłażliwość królewską. Ależ król nic o tym nie wie. A może nie chce wiedzieć? Nie wierzę. Nie wie. I oszczędzimy mu sporu z chciwym krewniakiem. Nie daruje ani jednej wyciętej sosny po naszej stronie. Miłościwa pani bierze na swoje barki trud niemały. Jak wzięłam na siebie odium wykupu nadań. Trudno. Ktoś musi być niemiły grabieżcą. Dlatego od jutra ochrona pogranicznych puszcz i szybkie zasiedlanie pustaci po naszej stronie. Tam muszą powstać osiedla ludzkie, smolarnie, tartaki. Niech tysiące oczu śledzą bezprawne poczynania księcia. A jeśli król się sprzeciwi? Biorę to na siebie. I podobnie uczynię na Polesiu. Tam też pora rozdzielić dobra Czartoryskich od naszych. Słyszałem o wielkiej hodowli bydła, nakazanej przez miłościwą panią. O budowie mostów. Stada wołów pędzone na zachód potrzebują mostów. Dziwię się, że nikt przede mną o tym nie pomyślał. Przecież u was dukaty leżą na gościńcach. Schylić się jeno, aby je zebrać. A któż chciałby się schylać? Nikt. Tym lepiej dla mnie. Ale ja nie tylko o dukatach i Albrechcie chciałam z wami mówić, ekscelencjo. Prawda to, że królewna Jadwiga przyrzeczona Joachimowi. Miłościwa pani. A więc jednak.
Chodia. Miłościwa pani. Dziękuję, ekscelencjo. Znowu jakaś zielenina? A mówiono mi, że stale wasz warzywnik okradają. Tak, to prawda. Co, cieszy was to? Nie pojmuję, dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy, że im to widać smakuje i będą to uprawiać. Drugi, że robią to, czego sobie życzę, a sądzą, że mnie to gniewa. No, przewrotna zaiste metoda. Widać, żeście z kraju Machiavella. Panie mój, nie wszystkie moje metody skuteczne i nie wszystkim one w smak. Wiem. Niestety. Wiem. Ledwo do Wilna zjechał, a opędzić się nie mogę. Wszyscy skargi zanoszą. Wielmoże. Aż taki strach padł na nich. Pytają, skąd ten pośpiech. Ja sam przed laty zacząłem rządy od próby odzyskania nadań wielkoksiążęcych, ale wy? A cóż ja? Czego przez dziesiątki lat nie dokonało państwo, wy chcecie zrobić w dzień, w dwa? Caro mio, przerwano wykup królewszczyzn, bo wasz skarbiec był pusty. A ja mam dosyć złota. Ale chcę obejrzeć dowody własności ziemi już dzisiaj, zaraz. Bo jeśli się sprawa odwlecze, zdążą sfałszować akta nadania. Będziecie mieli wszystkich panów litewskich przeciwko sobie. A po cóż oni mi teraz? August jest już wielkim księciem i królem. Zresztą mam tu też i sojuszników. O, kogoś tu? To sekret. Mój sekret. Macie wy sekreta. Mam i ja. Sekreta? Nie wiem, o czym mówicie. A, znaleźliście sobie pono zacnego zięcia. A, to. A więc wiecie. Wiem. I mówicie o tym tak spokojnie? Mówię spokojnie, ale serce moje niespokojne. Gdy serce pozna powody, to może złagodnieje. Ostawcie nas samych. Słucham. Słucham uważnie. Jakież są te powody, które skłaniają was do wydania Jadwigi za Hohenzollerna? Cesarz Karol i Ferdynand snoszą się tajemnie z Moskwą. Podburzają groźnego przeciwko nam. Ja zawsze nie ufałam Habsburgom. Ale po sekularyzacji Prus są oni jako katolicy w ciągłych zatargach z domem Hohenzollernów. Wygodniej wtedy mieć obu Albrechta i Joachima przy sobie. Przeciw Habsburgom. A także przeciwko Moskwie. A nie boicie się dynastycznych planów Joachima? Ani Albrechta? Nie wadzi wam to, że wypędza on z pogranicza naszych chłopów? Że stara się zniemczyć Prusy książęce i Mazury? Mnie wystarcza, że przeszkadzacie mu w tym wy. Bene. Róbcie, co chcecie. To wasza córka, nie moja. I waszym siostrzeńcem jest książę Albrecht. Dwulicowy i niebezpieczny.
ale zapamiętajcie, że was ostrzegłam. Niebezpieczny. Tyle łez. Oczu szkoda. Jeśli wam małżeństwo z księciem Joachimem pomyśli... Pomyśli. Ale macoj! Jego mość nie we wszystkim królowie ustępuje. Zła jak osa. Co mówi? Że Hohenzollern jednego pragnie. Zagarnięcia wszystkich ziem pruskich, a królewna tylko przynętą. To być nie może. Pisał, że mnie miłuje. A co miał pisać? Że królowa ma go w podejrzeniu? Nie uwierzę w to nigdy. Miłuje mnie. Może być i tak. Tylko nie płaczcie już. Nie płaczcie. Miłościwy panie, kiedy bił gospodara wołoskiego pod Obertynem, młody pan mógł wziąć udział w wyprawie. Ale obce mu cechy rycerskiej cnoty. Mimo, że dostał od was świetną zbroję, wolał bawić się i ujeżdżać rumaki. Młody jeszcze, nie ma 16 lat. Krzywousty został pasowany na rycerza w 12 roku życia. Miłościwy panie, źle wychowuje przyszłego władcę królowa matka. Poznaje u boku jej doradców ustrój, a także zasoby wielkiego księstwa. Przegląda się zakładaniu nowych wsi i miast, także grodów warownych. Ale tylko przy hetmanach. Posiąść może sztukę zdobywania twierdz nieprzyjaciela. Nie przeczę. Ale chyba jeszcze nie pora do interwencji w tej sprawie. Zawsze. Niestety jest niestosowna pora do sprzeciwiania się królowej. Zawsze? Wtedy obiecuję wam, że młody król weźmie udział w najbliższej wyprawie wojennej. Najjaśniejszy panie. Słyszeliście, mości marszałku? Mój jest, na wypadek wojny. Ale w czasie pokoju należy do całego królestwa. Do korony, Mazowsza i do Litwy. Zechciejcie o tym pamiętać, mości hetmanie. Jak mi Bóg miły, nie zapomnę. Miłościwa pani, smutna? Ach, to ten przeklęty ślub Jadwigi z brandenburskim elektorem. Ale do wyjazdu żadnych zmian. Wszystko jak zawsze. Łowy, uczty, pląsy, maskarady. Czy po ślubie królewny Jadwigi miłościwa pani wróci jeszcze na Litwę? Trzeba skończyć z zasiedlaniem pustek. Ziemia leży odłogiem, a o gruntach mówią nikczemne, piaszczyste. Tak jakby na piaskach nie można hodować trzody chlewnej, a na ugorach wypasać bydła. Zaraz po powrocie zarządzę pomiar tutejszych ziem. Miłościwa pani, na Litwie nie ma mierniczych. Mówią, że był tutaj jeden taki, ale z dawna już pomarł. To znajdę innych. Zresztą nie to teraz ważne. Teraz ważne jest tylko dziedzictwo Jagiellonów. Nie dam go uszczuplić. Gdyby Joachim otrzymał sukcesję po Albrechcie, Prusy książęce nigdy nie powróciłyby do korony. Wtedy dopilnujecie, żeby przed ślubem nie było obietnic scedowania na młodą parę Lenna Albrechta. Inaczej nie pojadę do Krakowa i nie będę na weselu. Czy, miłościwa pani, nie odstąpi od tego warunku? Nie. Placz Wilje od świtezianki po Berkunie. Odprowadzić.
A to grot. Najjaśniejsza pani już go zna. I ten ogierwart elektorskiej stajni. Zaczekaj. Przeprowadź go jeszcze raz. Wspaniały. To ulubieniec młodego króla. O, dużo wiesz. A co wiesz o jego ulubienicach? Doprawdy niewiele. Młodzieniaszek to jeszcze. Niewiarygodne. Ale nie dostrzegłam, kiedy przestał być dzieckiem. Te kilka lat spędzonych na Litwie i nad Prypecią przeleciało jak jeden dzień. A to faun od Sparty po Hermesie. Miłościła pani w ciągłych podróżach, rozjazdach. No, zabezpieczam przyszłość jego i córek. Atlas od Seleny po Adonisie. Wilejka ze stadniny wojewody. Ha! Damian widzę jeszcze i tę. Odprowadzić! Odprowadzić. Następny. Obiecałem jej kiedyś w posagu 100 koni. Ale dla żony Hohenzollerna wystarczy kilkanaście. Odprowadzić. Dostanie także klejnoty. To od króla, od króla. Ale co do klejnotów. Słyszałam, że młody król kazał znów papakodzie kupić naszyjnik. Atena. Czy wiesz dla kogo? Może potrafiłaby odpowiedzieć na to Diana di Cortona. Diana? Ależ ona jest za stara. Mogłaby być jego matką, to znaczy prawie. Karia. Ach, rzadkiej urody i maści. Oczy ma przepiękne, ale oczy nie wystarczą. Jest za stara. Przyznaj się, że tę plotkę wyssałaś z palca. Po prostu próbowałam zgadnąć, kto gromadzi te kosztowności. Perbakko! Czemu narobisz konia? Nie szarp tak! I nie zatrzymuj! Biegnij z nim! Prędzej, prędzej! 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 Jeszcze prędzej! Królową? Niepojęte. Coraz dziwniejszych przepowiedni dostarcza ta twoja księga. Albo ty w niej czytać nie umiesz. Najjaśniejsza pani raczy wybaczyć, ale zimno tu okrutnie. Szparami ciągnie. Wieje. Stare kości cierpną. Zimno? To sobie jakiś piec wyczaruj. Vecchio scimunito. Con sa quello che dice. Grazie. Zadziwiająca wróżba. Jak w nią uwierzyć? Każ zawołać do mnie wszystkie królewny. Chcę je zobaczyć. Zaraz. Powiedziały gwiazdy, jedna z was będzie polską królową.
Za parę tygodni zostaniesz żoną Joachima. Więc nie ty. Izabella. Odkąd zobaczyłaś portret Zapoli, chodzisz jak błędna. Miłuję węgierskiego króla. Ale poznasz go dopiero na weselu Jadwigi. I zostanę królową? Może. Ale nie polską. Wtedy jedna z tych trzech. Ciekawe, która? Wedle starszeństwa Zofia. O rok jeno starsza. Nie pytałam ciebie o zdanie. Ale ja chcę być królową. To dobrze, Anno. A ty? Ty też chcesz być królową? Może francuską, Kasiu? Wolę italską. W Italii nie ma królowych. Każesz postawić szczegółowy horoskop dla każdej z tych trzech. Ciekawe, ciekawe. Która? Jakim sposobem? Przecież August nie ożeni się z siostrą. Nie śmiać się. Nie krzywić. Królowe nie robią min. Va bene. Możecie odejść. Zawsze byli tak szczęśliwi, jak w dniu swego wesela. I obym kiedyś polubiła Joachima tak, jak pokochałam Jadwigę. Znakomity hiszpański ród. Ten widok mnie uspokaja. Perché? Signora Diana, wulkan prawdziwy. Tym lepiej. Odciągnie go od chęci wojowania i innych niebezpiecznych pomysłów. A jeżeli ta signorina pokrzyżuje małżeńskie plany? Plany? Jakie? Jeszcze za młody. Ma jeszcze dużo czasu. Nie mniej niż 10 lat. A tymczasem niech tańczy. Tańczy. Pozwolił
przyjścia chciałbym popatrzeć. Siadaj i popatrz. Szczęśliwym wielce, że miłościwa pani jest znowu pośród nas w Krakowie. Czy mam to przyjąć jako wyznanie uczuć? Miłościwa pani żartuje zbyt okrutnie. Od tylu lat, od tak bardzo dawna, jeszcze od niepołomic. Darujcie. A cóż was niepokoi? Miłościwa pani, od dłuższego czasu wakuje urząd krakowskiego starosty. Tytuł ten mnie się należy z wieku i z racji zasług, których wyliczać nie chcę. A tymczasem król namyśla się, nominację odwleka. Czyżby dla Krakowa nie był dość dobry pan na Wiśniczu? Znacie króla. Nie znosi ponagleń. Ale spróbuję dowiedzieć się i zaspokoić ciekawość waszą, a także i moją. Miłościwa pani zechciałaby. Miłościwa pani zechce. Czyż nie tak, księże prymasie? Mówię tak, bo widzę waszą miłość uśmiechniętą. Po raz pierwszy od ślubu królewnej Jadwigi, jak nowożeńcy. Nie ma jeszcze żadnych wieści. Ale prosiłam wasze miłości do mnie nie dla żartów. Siadajcie, proszę. Muszę wyznać z bólem w sercu, że zastałam Kraków wielce odmieniony. Nie czuję się tu tak pewnie, jak dawniej. Możecie polegać zarówno na księdzu prymasie, jak i na mnie, miłościwa pani. Grazie. Umiem to ocenić. Ale zaprosiłam na tę rozmowę także i biskupa Przemyskiego. Gamrata? Roztropnie i godnie administruje dobrami królewskimi na Mazowszu. Gdyby został biskupem krakowskim, mógłby wraz z nami stworzyć silne stronnictwo dworskie. Miłościwa pani może mu zaufać? Jak sobie samej. Nie dał się przekupić księciu Albrechtowi w sporze o granicę prusko-mazowiecką. Jego ekscelencja ksiądz biskup Przemyski. Mówiliśmy tu o was, księże biskupie. I możemy przystąpić do sedna sprawy. Na kim waszym zdaniem powinniśmy oprzeć nasze rządy? Przed laty syna waszego Augusta wynieśli na tron możnowładcy. Dziś miłościwa pani poróżniona z Tarnowskim nie ustaje procesować się z litewskimi panami. Kiedyś szlachta miała z waszą miłością te same cele. Odebranie ziem magnatom. Teraz szlachcie też nie w smak. Pomiary, karczunki, rozuchwalenie chłopstwa. Wieśniacy mówią o najjaśniejszej pani. Dobra królowa. Cóż znaczy gmin? Czyli sądzicie, że po tylu latach wysiłków i trudów. Nie mogę się oprzeć na nikim? Jest jeszcze część szlachty pragnącej naprawy Rzeczpospolitej. Ci od dawna za egzekucją praw. Ale i oni przeciwni są obsadzaniu najwyższych urzędów przez... Powiedzmy, nie przez króla. Tylko przez królową.
To chcieliście powiedzieć. A właśnie teraz wakuje biskup i stolec w Krakowie. O tym przecież myślałam. Ale teraz widzę, że musimy działać ostrożniej. Więc radźmy, radźmy. Zastukać czy w piszczałę zadać? Cicho! Zawsze zjawiacie się tam, gdzie was nie proszą. Taki już przywilej błaznów. Co to jest? Nos. Ale patrzcie uważnie. Patrzę zwyczajnie nos. Ależ nie, skąd, że organ węchu, niezawodny doradca, pociągnie raz i już wie, swąd idzie z komnat królowej. Smok zaczął dymić z paszczy. Uważajcie, żeby was pierwszego nie pożarł. Ach, nie rusza karłów ani błaznów. Najpierw pożarł groźnych olbrzymów, a teraz atakuje krzykliwą brać herbową. Wtedy raczej wy w niebezpieczeństwie. Służę królowej wiernie. Podsłuchując. Jakże inaczej wiedzieć, co w trawie piszczy? Słuchając błaznów. Tych z urzędu i tych, co gotowi wszystko ośmieszyć. U nas każdy każdego i wszystko leczyć chce. Jak nie ziołami, to śmiechem i drwiną. I co? Chorzy zdrowieją. Zdrowieją lekarze. Gdyż śmiech z nich samych jad wyciąga. Dlatego ja zawsze zdrowy. Zdrowy. Zdrowy! Powtórzył mi marszałek Wolski. Nie chcecie mieć kmity starostą? Nie. Miałby zbyt wielką władzę. To niebezpieczne. Przy tym od dawna pragnie nim zostać Tarnowski. Wielki hetman koronny? I temu nie boicie się powierzać dwóch tak ważnych urzędów? Choć to właśnie on może przy was urosnąć ponad miarę. Jaką? To mój człowiek. O tak. Są nawet tacy, którzy słyszeli, jak mówił, że gdy do urzędu hetmańskiego doda jeszcze starościńskie prawo ferowania sądowych wyroków, wtedy władza jego w Krakowie będzie waszej równa, albo i większa. Nie wierzę, Tarnowskiego urazić łatwo. Już raz groził złożeniem hetmaństwa. Wiem, kiedy ominęła go wielka pieczęć koronna. Nie udały się zabiegi o kanclerstwo. Wtedy dziś chce zostać starostą. Nie lubicie go aż tak? Nie wierzę mu. Jest pyszny, żądny władzy i sprzyja Habsburgom. A sprzeciwia się wam. Ale wybierać trzeba co lepsze. A co niebezpieczniejsze? Czy kmita, zarazem wojewoda krakowski i starosta, czy wielki hetman, koronny urząd starosty piastujący? Hetman o dziesiątek lat młodszy, pożyje dłużej. Jako dożywotni pan Wawelskiego Grodu. Istotnie, może to być niedogodne. Do tego wielki hetman, koronny. Wygrywający wszystkie bitwy. Wszystkie? Nie. Na ten raz przegra. Ze mną. Och, radam wielce. Przegra tylko dlatego, że ten wasz wojewoda, choćby bardzo chciał, nie potrafi aż tak urosnąć jak tamte. Biedny kmita nie wie i nigdy się nie dowie, dlaczego na ten raz wygrał. Wysłucham uważnie obie strony. Oskarżacie się pono wzajemnie. Chcę wiedzieć o co. Od was samych, nie od innych. Miłościwy panie. Niech zacznie starszy. Ponad urząd hetmana wielkiego w koronie nie ma starszego. Nie dokończyłem. Niech zacznie starszy wiekiem. 50 lat jeszcze nie mam i włos mój nie siwy. Słucham was, mości wojewodo. Z dziwnego zaiste pierwszeństwa przyszło mi korzystać, ale dobro i ono.
Przeżyłem więcej niż pół wieku i widziałem, miłościwy panie, nie jedno, ale takiej pychy, takiej żądzy władzy, jak hetmańska, jeszcze nie widział. Nie dość mu, że pierwszy został w królestwie wielkim hetmanem koronnym, chce jeszcze teraz władać Krakowem? Nie było tego nigdy. Jakże to? Chce władać przeciwko mnie? Bo nie ufa krakowskiemu wojewodzie? A może pospołu ze mną? Bo przecie palatyn, zwierzchnik całego województwa. Ale nie grodu. Miłościwy panie, jedno powiem. Nie godzi się mężowi Białogłowskiej szukać osłony. Zabiegać u królowej o urząd. Dawany i zatwierdzany przez samego króla. Dowiedź mości, hetmanie, żem prosił i zabiegał. Zawieszam spór. Mości panowie, wiadomo wam chyba obu, że szlachta niechętnym okiem patrzy na jedną rękę dwa urzędy dzierżącą. Mości hetmanie, to wy, nie wojewoda, powiedziecie, gdy będzie potrzeba szlachtę przeciwko Tatarom czy Wołoszy. Zważcie. Nie zarzuci wam ona pozostawienia grodu bez opieki starosty. I co wtedy? Każecie powieść chówce hetmanowi Polnemu? Polnemu ja? Nie. Wtedy chyba lepiej, aby na czas wojny należną z urzędu opiekę nad podwawelskim grodem i samym zamkiem sprawował krakowski wojewoda. Wtedy on dwa urzędy piastować będzie. Sobie pokrewne. Namyślę się jeszcze. Sprawę rozpatrzę. Ale doradzam, wysoko szacując obie podpory naszego tronu, poniechajcie ustawicznych właśnie. Nie, nie może to być! Nie może to być! Królewski przywilej nie prosić, jeno rozkazywać. Ale na ten raz tylko doradzam. Wam i nam pospołu budować trzeba, a nie zgoda rujnuje. To wszystko, co miał do powiedzenia.